Mam zaszczyt i honor reprezentować Polskie Stronnictwo Ludowe. Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze było za obecnością Polski w Unii Europejskiej. Zawsze byliśmy za wejściem, korzystaniem z tego, że jesteśmy w Unii, wykorzystywaniem środków, ale również i kwestia obowiązków, jakie niesie ta obecność. Jednym z wielkich beneficjentów wspólnej polityki bycia w Unii są rolnicy i obszary wiejskie. Obszary wiejskie w naszym województwie to jest prawie 95% powierzchni, to jest prawie połowa Opola. I ja również zaliczam się do tej grupy, mieszkam w małej miejscowości i wiemy, co to znaczy problemy komunikacyjne, problemy transportowe, problemy edukacyjne, zdrowie, cyfryzacja. To jest kwestia życia społeczno-kulturalnego i całej infrastruktury. Wszystko to, przynajmniej w olbrzymim stopniu, jest finansowane, budowane ze środków pomocowych. Gdybym miał dokonać takiego podsumowania, porównania, to tak jak w ramach regionalnego programu operacyjnego 2014-2020, to jest prawie miliard euro, rolnicy opolscy, obszary wiejskie w ramach wspólnej polityki rolnej otrzymują ponad 400 milionów rocznie. Jeżeli policzymy to w tej perspektywie 7-letniej, to daje to około 3 miliardów złotych. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że tych środków nie byłoby w naszym województwie. Łatwo jest mówić z poziomu Warszawy czy wielkich ośrodków o tym, że damy sobie radę bez środków pomocowych, ale ja śmiem stwierdzić, że w pierwszej kolejności odbije się to właśnie na tych najmniejszych społecznościach oddalonych, przeżywających te problemy, o których mówiłem. Chciałbym też powiedzieć kilka zdań jako prezes Izby Rolniczej. Pierwszy prezes, kiedy to w latach 90., na początku obecnego wieku, nawet tutaj niedaleko przychodziliśmy w ramach protestu, żeby zaprotestować wobec ówczesnej sytuacji związanej z produkcją, z problemami zbytu, i uznaliśmy już wtedy, jako rolnicy, że wejście do Unii i objęcie nas wspólną polityką rolną to jest stabilizacja dochodów, stabilizacja produkcji, i dzisiaj też nie można pozwolić na to, ażeby te środki w pewien sposób były czy zmniejszone. Ja już nie powiem, że paradoksem jest to, że nie mówi się dzisiaj o tym, o zrównaniu dopłat, tylko mówię, czy w ogóle, czy będą te dopłaty, więc to jest tutaj, co jest jeszcze bardzo istotne. Nie chodzi tutaj o wyciskanie tej brukselki, tylko o której mówił mój kolega Waldemar Pawlak, ale wspólny rynek. Ja szanuję, bardzo szanuję patriotyzm konsumencki, ale my, trzeba sobie powiedzieć wprost, nie zjemy tego wszystkiego, co produkują nasi rolnicy. Dzisiaj prawie 40% jest to eksport. Eksport do Niemiec, Wielkiej Brytanii, gdzie będziemy mieć od 1 stycznia określone problemy, do Czech, embargo z Rosją. Jest pytanie teraz, co się stanie, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi tutaj o pozbawienie przedsiębiorców środków pomocowych na rozwój przedsiębiorczości. Także uważamy i podkreślamy, jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć nie, jeżeli chodzi tutaj o stawianie Polski w takiej sytuacji. I co chcę jeszcze powiedzieć? Olbrzymie pretensje, bo jeden z dziennikarzy, tutaj kolega Wójtowicz, zapytał, czy będę krytykował rząd. Tak, chcę powiedzieć, że uważam, że straciliśmy wielką historyczną szansę, że kiedy Wielka Brytania wyszła właściwie z Unii Europejskiej, Polska miała zająć, czy być tym trzecim, czy być jednym z tych liderów, który by nadawała ton. Ale jest to kwestia pewnej polityki, porozumienia, której niestety dzisiaj rządowi brakuje.